Następna roślinka, którą bardzo lubię do dekoracji bożonarodzeniowych, to jest nawłoć. Nawłoci nie zrywam, gdy kwitnie pięknie na żółto, tylko czekam na okres zimowy i wtedy dopiero ją zrywam, ozdabiam. I jeżeli chcecie wiedzieć, w jaki sposób to robię, to zaobserwujcie kanał i musicie poczekać do zimy. Wcześniej Wam tego nie pokażę. Zapraszam do obserwowania kanału. Oprócz dekoracji ręcznie robionych, inspiracji na dekoracje domu i ogrodu, znajdziecie również mnóstwo trików na to, jak przygotować roślinki do dekoracji. Zapraszam Was serdecznie na kanał Domowe Pasje Anki.